trzeba było powłączać to, kilka co rzeczy. oglądałaś na RedTubie? My Drunk Kitchen! Dobra, taki Jezus Chrystus. Fajny program, babka się upija i zaczyna gotować. Fajnie. Chyba Magda Gessler. No. Dobra, zaczynamy. Dobra. Ja już zaczynam. A więc akceptuję. Marało. No. Dobra. Może trochę przyciszę. Gra jest dość cicho. Może się przywitaj, skoro zaczęłaś. Zaczęłaś? Dzień dobry, ze mną jest Radek i Daszar. Jej, mówisz w broni mój nick. Tak, ja. Naszor. Ćwiczyłam twarde przez całą noc. To było takie czadowe, ej, że to teraz się po prostu. Tak. Ćwiczyłam z Daszerem przez całą noc. O Jezu, znowu jesteśmy na środku. O, sąsiadujemy ze sobą, jak fajnie. Nie fajnie, no ale... Włącz się, monumencie, głupi! Mam trochę lagi. Iść tu też. Dobra. Szukamy szybko, musimy szybko szukać wejść, które mam obstawić. To chyba wszędzie są wejścia, wiesz? No. Panie, nie będę chyba że mam obudować trzy monumenty i będziecie bronić, ale... Jesteśmy osłonięci z każdej strony na pustym terenie. Trzeba znaleźć wejście. No, geniuszu, jak pójdziesz troszeczkę dalej, to są linę. Takie przejścia w rzece. To znajdę linę. Przejścia w właśnie... Tak, no zobacz sobie, ja na dole już jestem. No wiesz, bo Radek lubi jałonki. Gdzie jest kamień? Kamień. Chyba krzyż. Nie, ja kamienia szukam. Ale to są jakieś drzewo... idzie w naszą stronę jakiś drzewołak. No i? Dobrze, słuchajcie. Od mojej strony Daszer... jest kitar. Jakiś pies. Tar, nie wiem, a od mojej strony jest w sumie kitar. No w sumie tak. A od mojej strony jest smaczny chlebek. Mhm. Przebiłeś nas. O Jezus Maria, drzewołak. Ucham. A, no fakt. Ale ty nie masz Maria na drugie, tylko Chrystus. Ale Jezus powiedziałaś, Jezus Maria. Jezus Maria. Ja... Nie Maria, ty jest. Ej, idzie w moją stronę drzewołak, zabić go. Ja jak go się zauważy, to tak. O, z każdej strony idą. Wow. O, mocny jest. Drzewołak. To w sumie drwale powinni załatwić ich, a nie my. Ej, no właśnie, wyślę moich drwalowców. Ja nie mam drwali. Widzę ten, widzę wioskę drzewołaków z daleka. Tylko z daleka cienia się. Jest ją w oddali na różowym tle nieba. To takie głupie. Piękne. A to się w sumie rymuje. Tak, piękne, głupie, ojej. Rym jak ta lala. A co, może nie? Może nie właśnie. Może tak. Nie dyskutuję z tobą. Dlaczego? Ponieważ to powinno ci wystarczyć za argument. Nie jesteś moim ojcem. No raczej. Mały patery w pudełeczku nie. Noszę. Jak cię kuźwa pieprzny. To nie mam rymu. A nie, to wygrałeś. Wiem, jestem epicki. A niech to się połknął. To niech cię wypluje. Mam chrypkę. W ogóle dzisiaj mam chrypkę. No dobra. Żyjesz? Nie. Opowiem wam historię mojego życia. Byłam dzisiaj w sklepie piąsu z zielonym butem. Dobrze, ziemniaki, Kuba. A Musiu, kupisz mi zielonego ziemniaczka? Daszer, ty się na temat ziemniaczków nie wypowiadaj. Zaraz wyciągnę brudy na wizję i... Tak, to było po to. Wyciągnij brudy! Chcemy brudy! Brudu. No właśnie. A ja myślałem, że ty zaraz powiesz, o co chodzi z ziemniaczkiem, a ty nic. Kitar. Kitar. A jak się nie zapytasz, to się nie powiem, o co chodzi. Jak chcesz powiedzieć, to mów, o co chodzi z ziemniakiem. A co nie, chodzi nie z ziemniakiem? Nie, mówić. O co chodzi, chodzi z ziemniakiem? Daszer powiedzieć? Czy się nagrywa? Tak. No to może po nagraniu. Okej. Okay. Jezu, dobra, czy mówisz Daszer, że teraz? Dobra. Po nagraniu. Nie słyszę, bo zagłusza
Tak, zaczynam mówić o tym ziemniaczku. Dobrze, nie no, nie będę chamski, powiem po nagraniu. Oh. Ej, weź, no powiedz. Żartowałam. A może ty powiesz? No, po nagraniu powiem. Ale po nagraniu. A po nagraniu będzie wtedy, kiedy się nie będzie nagrywało. Tak, po nagraniu ci powiem, no, że po prostu napisał. Dobra. Spoko, Dasher. Koko, euro, spoko, piłka leci. Drzewołak mi cieka. Ojejku, to wolna jesteś. Dobra, zostaw drzewołaka, najwyżej tam szybko wybuduję pierwsze turety. Trzefofak. Trzefofak? On powie swoim ziomkom, że tu jesteśmy. On nie ma kolegów. Ej, Dasher, forever Radek. Co? Jakbyś mógł, to wybuduj mi w pobliżu gdzieś chatę leśnika, dobra? Bo muszę jak najwięcej drwali i kamieniołomów ogarnąć. Ej, zaatakuj drwali. Atakuj. Nie, ale dam ci tylko dwóch ludzi. Nie, jednego. Dasher. Jednego. Bo zaraz powiem o ziemniaczku i się skończy dzień. Dobrze, dobra. Czyli pięciu mówisz? Tak, przenośni. Leśnika chcesz, tak? Tak. Do smacznego. Tata na leśnika. Do smacznego. Ja tu zaraz umrę. No dobrze, cieszę się. Fajnie. Oła, lak, lak. Lak. O kurczę, serio umierasz. To smutne. To muszę umrzeć do mózgu. Żartujesz. Mówisz, haha, umieram, ale ich nabiorę. Umarłam. Nie żyję. To ma sens, skoro umarłeś, to nie żyjesz. Oj, o kurczę, takie smutne. Jakby to powiedział Radek, Hakuna Matata. Hakuna Matata? No, tak. To ja piszę tak na lolu, jak ktoś pisze w innym języku niż angielski. To ja piszę polski. Makarena. Makarena. Hakuna Matata lepszy. Help me. Ej, ja umieram, to mi nikt nie pomógł. No bo poszłaś sama zamiast poprosić Radosławie, mój ty kolego, czy mogłabyś. Czy przyznałeś się do swojego życia? Zaraz się przyznam do twojego ziemniaczka, wiesz? Ej, straszcie. Wygrałeś tą rundę. Nie straszcie ziemniakami. Będzie źle. Oj, będzie. No. Dobra. Nasher, gdzie masz tą chatę leśnika? Buduję się. Pomyliłem monumenty. Dobra, idź stamtąd już, Helu. Pomyliłem monumenty. Nie, idź stamtąd i pomóż mi chronić na dole. Znaczy gdziekolwiek indziej, ja to tutaj już cię obuduję. Tak? A mnie obudujesz? Tak. Też, ale musisz mi postawić chatę leśnika i to porządne, bo stawiam dzisiaj na kamień i drewno. Czy kupisz mi kamień i drewno z domku? Będzie minutko. Jak kota. Co kota? Zabiłem Niemca! Zabiłem Niemca! Jesteśmy siebie dumni. A my na paintballu mieliśmy stroje Niemców. Strzelałeś do nich? Nawet do swojej strony, do swojej nauczycielki, jak i z tej strony. Zażyłem się po tylu latach nauki. Nice. I za chwilę... Oj, gitarowie idą od góry. I na następnej lekcji historii... Aha, dobrze, Mariusz jedynka. No. Albo... Jezus, nie bij mnie, piątka. To było epickie. A to mistrza Zbieralskiego. Marało. O, tu jest ten, od Arii. Aż 9000 Arii. Jezu, no wiem, sobie wezmę. Ej, ogarnijcie może mi tutaj. Gdzie? No. Będę cię chronić. Tam gdzie ja stoję? Idę cię chronić. Dzięki, teraz już nie żyję. I will protect you. Co nie żyjesz? Przecież tu stoisz, łuczniku. Ale kurczę, mój rzemieślnik już nie żyje. Tak się pochwalę swoim angielskim. Może ktoś pomoże jednak, no wszystko? Przecież idę, nie? Ja też idę.
Dasher, ty nie idziesz, kłamiesz. Nie wiem. Gitarze, no, zabiję cię. I will kill you. Tak bardzo mi brakuje rzemieślników. To dobrze, cieszę się. Teraz no i to jest skill. Ale taki dobry skill. No. Masz tego dobrego skilla, nie? Ale wiesz, musisz mnie poduczyć, bo mam takiego dobrego skilla. I will dasher you. You will dasher him? Hem, hem. Aha. Drzewołak teraz. Come on. Come on, every dasher. Na który level macie runki? Już ci mówię. Ja też ci będę mówił. I will tell you. Dwa runki, poziom 9. A nice. Ja mam runki, poziom... Tam... Poniżej poziomu. Też 9. Dobra, czekajcie. Średnie kwatery to są. Kurczę, no brakuje mi robotników. To buduj kwatery. Buduję, no, tylko brakuje mi robotników. No to buduj szybciej. Robotników. Ej, gdzie, co ty z tym drzewem robisz? No co ty z tym drzewem robisz? No co ty? No, co ty, cwaniaczku, gdzie ty masz? No masz chatę leśnika, masz szczęścia. Tyle szczęścia. No bo jak ci starczy hajsu, to wiesz. Buduj mi jeszcze chatę leśnika. Jak wystarczy robotników raczej. No mówię, jak budujesz kwatery. Duże. Nie mam dużych kwater chyba. No to średnie. No, średnie, no to widzisz, 40 robotników. Ale najpierw muszę zacząć wszystko inne ogarnąć. Dobra, wy teraz mi tutaj robicie leśnika, bo mi się też przyda bardzo. Hej kocie. Dzień dobry. Jaki kot? Nie, nie ma kota. Ty nie masz kota. Mam kota. Nie masz kota, nie masz życia. Zamiał coś do mikrofonu? Zamiał do mikrofonu, proszę. Będziesz sławny. Nie robisz mnie tak? No to wytnij mu na ogon, to zamiałczy. Jesteś okrutny. Przepraszam. To nieprawda, ale jesteś i tak okrutny. No przepraszam, ale chciałem ci pomóc. Ja pomagam na swój bardzo specyficzny sposób. Pomysł, tak. Doceniam, ale mimo to, mimo wszystko. Mimo wszystko są lagi. To nie moja wina. Dasher, nie kłam? Wiem kiedy kłamiesz. O, radzisz sobie to spoko. Nie wiesz kiedy kłamie, bo ja nigdy nie kłamie, ha. No, chodź, złaź ze stołu. Ale to było kłamstwo, to, że nigdy nie kłamie. Jeszcze mam twój mózg. Już schodzę. Idziesz jeść? Gdzie schodzisz? Do okna na dole, na górze. Nie masz okien, nie stać cię, zabraniam ci. To cię możesz przestać łazić, ja nie zejdę w tym momencie. Zwłaszcza nie kiedy Radek idzie, nie śpi. Co? A nie idziesz? Nie rozumiem pytania, nie wiem o czym mówisz. Do kota mówię, idziesz teraz i śpicę czy nie? Aha, no na razie nie idę, no na razie nie idę na pizzę, bo buduję wieżę. Nie śpię, bo buduję wieżę. That makes tak. Sense. No, mówię ci, że się robi pizzę, tak? Pizza się dorobi około pół godziny? No w sumie racja. To nie jest zamrażarki. No. Dobra, to ja idę nakarmić kota, zaraz wracam. Jasne, nakarmić kota, tak to się nazywa, tak? To masz coś do karmienia kotów? Nie. A gdyś ty był kotem, którego nikt nie chce karmić? No to wtedy byłbym głodny prawdopodobnie. Jak byś sobie z tym poradził? Nie poradziłbym sobie. No właśnie. Umarłbym. Ale potrzeba kogoś na górę tam. Mówisz, że coś kogoś na górę, bo muszę bronić się dalej. No na górę, kurczę. Ja tak chronię już trzy wejścia. A ile wejść chroni twój dasher? Jeden.
Ale ja ci daję chatę leśnika. Ojej, a ja daję ci ochronę trzech wejść. Jest porówno. No na serio, zaraz ci postawię gdzieś tą wieżę, tylko... Nie wierzę. No to nie. No dobrze, uwierzę. Mój kot chciał mi pokazać, że drzwi na balkon są otwarte. Wow. Jak się czujesz, znowu wiedzą? Bardzo dobrze. Teraz już wiem, dlaczego mi tak przyjemnie się powie. Jest. Mogę więcej robotników robić. Jaka magia świąt. Coraz bliżej święta, Święta nie istnieją. Święta nie istnieją? Jaki miły. Mikołaj je zjadł? Tak, był głodny. I zjadł wesło. Może wy nigdy nie jedziecie tej rzeczy, kiedy jesteście głodni. Coraz bliżej Gaszera, Help me! Co help ci? No to niech ci Hela pomoże może. O, jak tu się przedostał ten drzewak? Od góry? Bo cóż, bo jakoś jestem zajęty wypędzaniem ze swojego miasta, żeby bronić przechodzenia. Już mam więcej robotników, to już ci tam buduję, nie martw się. Czekaj, mam w ogóle tartak gdzieś? Tartak jest. Wybudujecie tartak, wyjdziecie zbudować... Idziecie postawić wieżę, tylko musiałbyś mnie obronić troszeczkę. Czekaj, muszę sam siebie obronić. Po lewy poproszę, tam gdzie mam chatę linę i gdzieś tam. A ty zbieracie liny. To byś musiał tam ogarnąć tych kitarów. No to może byś nie było mógł ich ogarnąć. Aha, zauważyli mnie. Wyobraź sobie, jestem jeden. Zauważyli mnie. No to już, no trudno, już tam idę budować wieżę. Jeszcze nie trzeba. Pij tam i trzymaj tą linię. Łatwo powiedzieć. No. Bij się, kobieta, a nie machasz mieczem w powietrzu. Myślę, że machasz powieką. Może lubi. Mieszka zawsze kiedy... tam, bo ja się tam mogę przejść. Tak, można ja by było. Ja potrzebował. Chciałem prosił. Gdzie tam, do góry mam iść, czy...? Taki tu i to troszeczkę. Ty Chrystus, tam po twojej lewej jest drzewo. Wiem właśnie, że zbieram manę, żeby go zaatakować. No, prawie. No, może byś dobrze wrócił, to tutaj dał się dobić. No. Ale wy sobie tutaj ludzie tyle radzicie, super. Ja idę chronić mojego terenu. I co? Widzisz, jak się kurczę broni normalnie? Broni. Dom pradawnych jeszcze mnie nie stać, idźcie tu moje miniony. O, idzie... Idzie budować tu? Idzie kitrak. 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 Dobra, ty masz tu cztery wieże. Nie wierzę. Okej, okay, to nie wiesz. Radek, widzisz, gdzie ja stoję? Nie. Na palcach u nóg? Tutaj na maksa po prawej. Dobra, widzę, no i co? Postawiłbyś mi tutaj ze trzy wieże. Ale musiałbym na całej rozciągłości stawiać, to jest za dużo. A nie, tutaj na dół, między kamieniem a jeziorem. I... Między kamieniem a jeziorem. I tu ja stoję jedną. Jeszcze dobra, by się przydało u góry postawić wieżę, parę jeszcze u góry okay. By się przydało. Czekaj, już nie mam drewna. Tylko tak mówię. To zbuduję ze chałup. No jasne, nie mam więcej drzew. To niech ten postawi Dasher chatę leśnika. Nie mam więcej robotników. To zbuduj duże kwatery. Nie mam dużych, bo Radek mi nie kupił. No, nie można było powiedzieć? Tak już mi kupiłeś wiele rzeczy. Ej, mógłby mi ktoś pomóc? Czekaj, bronię sam swoje wioski. No właśnie, ja zostałem bronić twoje i dziękuję bardzo. Właśnie, ale... No bo ja cię atakuję, zostaw tego wieśniaka. Tylko zwykły wieśniak. Wieśniaku. Oj, nie mogę do ciebie lecieć, bo to... nie atakują. To jest zwykła wymówka. Ostatni raz ci pomagałem, Dasher.
Ej, ja muszę wszędzie bronić. O, no... Bronię z całej góry, lewo i góra. Ile już tam właśnie? No. Jeszcze raz dwie. Someone. Co się tam dzieje? Kręcimy. A co? Na chwilę też będę mógł już budować wieżę, tylko ci robotnicy tutaj skończą budować mi dom pradawnych i chyba już będzie wszystko. No to po prostu stawię lodowe obok moich. Powinno być gites. A jeszcze magazyn żywności będzie robił o trzech. I will defend it. Dlaczego te żywołaki tak bardzo lubią moje osady? Bo uważają, że są piękne. To nie chlebia, ale poprosiłbym, żeby oni ich zeksmitować. Dobra, idę się zeksmitować mojego drzewołaka. Jesteś jakiś szalony. I'm going to exmit you. Rany, wszędzie ich jest pełno. Skąd oni się biorą? Z drzew? Z głowy. Badum. Ej nie! Zostaw go. Let's get started. Kolejny. Ida. O, pizza. Zaczynaj go. Tak, pizza. Ogłoszenie jest... też pasterskie, pizza. A jeszcze nie skończyłem budować. Nie zdążyłeś zrobić kupki? Dasher! Proszę, ogarnij się. Po co jest zabawnie, jak się człowiek nie ogarnie? No właśnie, ale zabawnie jest tak zrobić półkę do znowu. Widzisz? Hej, zabawnie. Mam się rzucowego srebra niespotrzebny. Dobra, Dasher, wsegłeś pałę. Nie, nie. Jeżeli chodzi o ziemniaczki, po prostu Dasher, podczas gdy graliśmy sobie w LoL'a, pod koniec rozgrywki, kiedy już mieliśmy wychodzić, napisał wszystkim, że jego penis wygląda jak ziemniaczek. Jest jak. Potem się tłumaczył. Taki długi z takim krągłym. Tak, ziemniaczki są długie? Od kiedy? No są. Nigdy nie widziałeś ziemniaków? Długich? Chyba nie, nie, nie jadłem tych ziemniaczków, co ty. Radek nie widział ziemniaków. Bo jego na pewno nie. To dobrze. Gdzieś ty się chłopie wychował? Za sałatą. Na wsi. I nie widziałeś ziemniaka? Długiego? Nie. Mam nadzieję, że ty też nie oglądałaś ziemniaczka. Czy w obecnej chwili ziemniak to ukryta metafora do penisa? Ale Uratka, tak. O, tak, Uratka. No to też to jakieś dziwne skojarzenia używasz. Ech, ty kiedyś zginiesz. Kiedy? Nie wiem, kiedyś na pewno. A jeżeli już to bym poprosił jeszcze w tym tygodniu, bo w przyszłym mogę mieć trochę napięty grafik. Spoko. Nie wiem, zginiesz kiedy jadę na obóz. Jest połowa lata, jakoś będzie połowa lata. Nie, 19... Po co ja lipiec? No, no wie, jak coś koło połowy lata. Połowa lata? Tyle połowy lata w całym mieście. Widziałeś tylko jeszcze, popatrz. O, popatrz. Chodzili między uliczkami, chodząc między zabytkami, popatrz, o, popatrz. Dziękuję. Chciałem pozwolić przede wszystkim chleb, który zawsze pozwala mi się zjeść. Halu, mogłabyś, no właśnie. Na górę pomóc trochę, bo trzech atakuje mnie drzewołaków. Aż trzy, ty biedaczku. No wiem. Jedyne co mogę dla ciebie zrobić, to wybudować ci trzy wieże na trzy drzewołaczki. No to dobrze, ale na górze teraz poproszę. No, a gdzie ja ci niby to wybudowałem? Nie, teraz trochę nie patrzę za bardzo, gdzie teraz je budujesz. Here I am. And Tony's B?
This is me. This is my bread. Taka piosenka była. Ja, this is my bed? A co, może nie? Może, a może nie? Może nie, a może tak? Tańczy dla nas cały świat. It's good work if you can get it. This is the end, and tolerance speak, and of you die, and you are here, and call I to a tavern bill. Okej, okej, chyba jest w porządku. A tylko chyba? Chyba. Bo nie wiem, gdzie jeszcze bym mógł wybudować to. Ej, halo, mogłabyś obronić tych moich budowniczych? Właśnie lecę. Nie rób tego, nie rób tego. A tych? Bo ja nie walczę w środku miasta. No fajnie, no to nie masz wież w sumie. A ty nie masz mordy. Już lecę. Weź zabierz stąd tych ludzi. Niech przestaną tak budować. Nie mogę. Nie mogę spać, bo trzymam kredens. Dlaczego? Wyślij dobra nowych ludzi. Ja już tam biegnę. Nie mam nowych ludzi. Oni są za drodzy. Oni są wypchani w prywatnie. I tak już niszczą budynki. No to bierz pizzę i będziesz jeszcze potrzebował stopu podczas grania. Chyba, że po prostu dasher faktycznie stopniemy na chwilę. Jak? No zminimalizuj. Nie wiesz. Zatrzymało? Hello, może obroń? No i jasno. Zatrzymało? Nie. No mnie nie. Zaś chyba pomysł Radka nie wypalił za bardzo. No. Ech, Desher, nie zminimalizowałeś gry. Zminimalizowałem. Tak się składa, że kiedy graliśmy ostatnio jeszcze z Łukaszem, za każdym razem jak minimalizowałeś, gra się zatrzymywała. No teraz jest minimalizowane, mogę cię nawet podzielić ekran, jeżeli chcesz, już nie mam teraz skiepa zainstalowanego. Zatrzymała się? Bardzo twardy argument. Nie. Mogę dać na sprint screen i ci go wysłać internetem. No to mówię, no to wejdź ze sobą i będziesz podtrzymywał stopu podczas jedzenia. A dlaczego nie możesz sobie przynieść jedzenia do tego? Bo na przykład chcę z rodzinką zjeść. A, no, no, to weź rodzinę, no to weź rodzinę tutaj. No, no to weź rodzinę do swojego pokoju. Będzie ciekawa rozmowa. Stay with me, men. Ale to nie jest głupi pomysł. Nawet Radek może to potwierdzić, że to nie jest głupi pomysł. Nie potwierdzam. Dlaczego? Dlaczego ty jesteś taki brutalny w stosunku do mnie? Dasza, ja jestem naprawdę tolerancyjny dla ciebie, tylko po 2 godzinach gadania z tobą ciężko jest utrzymać spokój. Ale to powinna być jak reklama jakiejś tabletki uspokajającej. Po 2 godzinach rozmowy z Dasherem naprawdę ciężko jest mi utrzymać spokój. A dzięki... Dasher i kursowi. Ale dzięki, weź się ogarnij. Wyciągu z Dashera. Miam. Łatwiej jest utrzymać mi spokój. Ducha, a nie... Dobra, ja idę. Zjeździ? ZW, idę zjeździ. Znaczynego. Mamy mózg. A ja ZW nie mam mózgu. No tak, no to się nie najem w sumie. ZW. Niszczyłem go. Jestem z ciebie dumna. Pewnie wyjdę na kogoś, kto ma genialny pomysł, ale mam taki pomysł, żeby protektować, póki Radek nie wróci. Okej. Może tak wypełnił, bo taki głupi. Może. Zabiłem drzewołaka, cóż to dla mnie jest, idzie mi zabić ludzi, och nie. Brawo, jestem z ciebie
Wasza połowa pójdzie tu, a wasza połowa pójdzie tam. Ciekawe, czy to przytrzymamy. Mam nadzieję. A jakby co, to wszystko będzie wina Radka, bo on nas zostawił. Zgadzam się. Tak, proszę co, ten nie rzecz, jeszcze go tak jakby co. Jakby co? On ten nas podsłuchuje i zaraz... I hear you. I can see the people. A nie, to... Mam 10 poziom! Jej. Jestem z siebie taka dumna. Gratuluję. Twoje życie się zmieniło, odkąd masz 10 poziom? Czuję się starsza i bardziej doświadczona. Radek nie zniszczy psychicznie. That won't do you any good. Ej, w co sobie wpakować punkt? Lekka broń sieczna czy lekki pancerz? Nie, naprawdę nie. Takie rzeczy to się do Radka zazwyczaj pyta. Znaczy ja bym jak... Pytam Łatka zazwyczaj, o co chłodzi. Mądrość. A tak, szorż na drzewo, które mnie atakuje. My axe is getting impatient. Dobra, wpadłem na pomysł, żeby ukrytować jednostki, czuję się z niego dumny. To dobrze. O, laczek. My axe is getting impatient. Finally the battle begins. Przetrwałem. Przetrwałeś? Przetrwałem. Wspaniale, jesteś. No. To na pewno dlatego, że jestem Jesusem. Prawdopodobnie. Ale czemu przestaliście... budować, co? Co, ludzie? Pewnie dlatego, że Radek odszedł i nie mają swojego Boga, który by im mówił, co mają robić. Jak się na tym zastanowić, to rzeczywiście może mieć sens. Radek i fuk. I can hear you. If you are. Było gorzej, jak przyjdą takie potężne armie, jak przychodziły przy ostatniej rozgrywce. To wtedy może być ciężko. No. Więc lepiej zanim Radek postanowi przyjść się przygotować. Kochliki mi niszczą. O, to źli ludzie. Zobacz. Tak patrzę, że Radek zostawił jeszcze jedno przejście wolne. O, ten niedobry. Zjemy go za to? Zlinczujemy go. Tylko zjedzmy. Okej. Okay. Ej, przepraszam, czy możemy coś zjeść? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Domka... Dom z kamienia... Kopalnia księżycowego srebra... Dom księżyców, nie. Magazyn... A zbuduję jeszcze jedną kopalnię. Co mi tam? Jeszcze jedną kopalnię żelaza. Żelaza. Gdzie są moje jednostki, które powinny atakować? Czy są?
5-sekundowe zyby. Okej. Okay. 5 sekund minęło. Okej. Okay. Właśnie rozwaliłam pierwszą wioskę przeciwników! Dobrze, ja nie mogę za bardzo rozwalać, bo muszę bronić nadchodzące fale. To broń. Forward. Ja będę rozwalać następne wioski. Kamienia zostało. Dużo. Ta mapa idzie zaskakująco dobrze. Chociaż przydałby się tutaj trochę do obrony, ponieważ sam ciężko mi wyrobić sobie samemu tutaj w obronie. No i już zjeść ślubicę. Radek jest szybciej, i tak jest coś gruby, wiemy to. Ale jedziesz po koledze. No bo jest gruby, jeszcze przez to myślisz, że mu wszystko wolno. A nie wolno? Ty, jaka jest różnica między bezdomnym a hipsterem? Nie wiem. Hipster ma iPhone'a. Zaraz wszyscy hipsterzy będą hejtować twoje filmiki. Albo bezdomni, że ich porozumiesz, że hipsterów. No, w sumie racja. Podejrzewam, że bezdomni mogą być bardziej urażeni. No. Kto bym nie chciał, żeby ktoś wyzywał od hipstera. Idę ci zniszczyć wiosko. Tak jest jeszcze kapitalna. Nie wolno myśleć co ci wiosek. Jakby się człowiek tej treści przyszedł do miasta i powiedział, zaraz ci niszczy miasto. Myślę, że raczej zachwycona to byś nie było. No właśnie. Więc idź się szanuj wszyscy ze wioski. Rune warriors, stand by me. Come and get some. We're under attack. Ty bronicie tutaj, ale budujecie tam wieżę, a ja pójdę wam tutaj. Okej, to nie jest dobrze. A łupy dla mnie. Tyle wygrać. Jeszcze żywołaki. Żywołaki, mega smaki. The building is finished. Rune warriors, stand by me. It's an ambush. Bring 'em on. I'm ready. Quickly now. Zaraz idę tam na górę niszczyć wioski. Jej. Ja buduję sobie jednostkę, żeby bronić naszych włości. Raring to go!
W elfach, elfy. Dobrze, buduj tego elfa, buduj go. Skąd ci najwięcej przeciwników przychodzi? Z północy czy z północnego wschodu? Zachodu? Zachodu. Z zachodu? Okej. Okay. To tam się wybiorę w następnej kolejności. Mogę więcej jednostek, ale hała. Stryk i mogę. Haha. Stryk. To zabawne, jak jedno pstryknięcie potrafi zmienić twoje całe życie. As good as done. Masz kogoś, żeby zejść na dół, bo oni za bardzo zaczęli Redka atakować od dołu. Już idę. A ja za bardzo kogo tam wysłać. To adventure. Dwa uciski. Po przygodzie. Dwa uciski. Rekrutujmy je. O, ty. Ready to go. Eager and able. To walczcie mężnie. Będzie zły, że mu wszystkich ty wybił to. Ja to troszeczkę może. Może raz tylko zniszczę. Nie jest tak, że tylko nas zniszczę tylko. Dobra, ja wezmę małą... Ja wezmę małą armię i spróbuję zaszturmować na północy. Ja tylko spróbuję, bo raczej mi się nie uda. Biała dłoń. Ja już tam wysyłam moje wojsko, więc spokojnie. Kolejna fala. Let's go finally, the battle begins. I'm ready. Follow me. To adventure. Poczekam, aż ta biała dłoń wyleczy mojego żołnierza. Fala się staje coraz silniejszą, mam wrażenie. Co? Fala się staje powoli coraz silniejszą. No. No właśnie my. A unit has been upgraded. A unit has been upgraded. Wow, mam tyle księżycowego srebra i żelaza, że to jest po prostu masakra. Jednostka jest zdrowa, chodźmy. Ku przygodzie. Ku przykocie. Ku przykocie. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Zaprowadzi na śmierć. Skończyło mi się picie i chciałabym pójść po picie, ale boję się, że jak pójdę, to... Wszystko wygramy. Now. To jest bardzo prawdopodobne, nawet bardziej niż bardzo. Opcje. Ty, jak raz na tym spiku ustawiałam waszą głośność, to ona będzie dalej taka sama, jak ją ustawiałam? Tak. Okej.
Aha, nie wiem, mój najmądrzejszy pomysł. Wiesz co jest najgorsze? Poprzyciszałam głośność efektów, żeby mi tak wiatr i to wszystko nie przeszkadzało. A wiatr i to wszystko właśnie pozostało podłośnione na maksa, tak jak było. Dziwne. Chyba coś ja znajdę, będę musiał znowu szukać portalu. Ta technika, nie możesz wygrać, biegnie dzwonikarko szukając portalu. No to jest dobry pomysł. Ale zawsze skuteczny jednak. No. Szlak. Ja serio to zaczyna tak, w razie czego tak, jakby Radek nie zdążył przyjść nam pomóc, to ja już zacznę szukać portalu. Okej. Upgrade. Na pewno to zrozumie. Na pewno. Wiesz, on tu przychodzi, a tu... plansza wygrana. I cieszę się jeszcze dodatkowo. Bije hero. Bijesz hero? Dlaczego nie? Drzewołaki, zostawcie mnie w spokoju, to jestem tylko... przechodniem. Turystą! You are the tourist? Tak, ale zostawcie mnie w spokoju, drzewołaki. Ciekawe tylko gdzie jest ten portal, czy biegnę w dobrą stronę, ciekawie szczerze mówiąc. Zapewne nie. Ty, dlaczego tutaj są, jak tu jest moja armia? Co to ma przybyć? Jak wy to bronicie, chłopy? Proszę orki, moja armia została zdziesiątkowana. Ja tu dzielnie walczę na froncie, a ci jakieś takie odwalają dziwne rzeczy. Nie wiem jak to możliwe, że lodowa wieża płonie, ale co tam? Fuck logic. Może to jest w jakiejś tam części świata normalne, albo nawet jest to świętem. Powiedziałem przecież, że tam gdzieś tutaj może być portal, ale on pewnie się mylił. Ja się kieruję teraz moją armią na zachód. Znalazłem jakby co portal. Tak? No. Fajno. To tak jakbyśmy zostali zniszczeni, to możemy tak szybciutko... Dobra. Nie, poradzimy sobie, wygramy to. Ej, w sumie skoro ten już nie ma ten, w sumie jak już ma tak to mogę jakby co portal, żeby wygrać, no to wezmę w całą swoją armię i zacznę tak to też tam szturmować. No. Seems legit. Tylko cóż, będę musiał mi tak trochę krążyć tym moim Jezuskiem, ponieważ zaraz mnie zniszczy z 20 drzewołaków. Ja mam nawet żelaza.
Nie gryź mnie, dlaczego mnie drzewo gryzie? Bo jest złe i lubi kości. Drzewa nie powinny gryźć. Jeżeli spojrzysz w górę, to zobaczysz mojego wioska uciekającego przed 20 drzewolgami. Drzewochami. Jeżeli spojrzysz w szereg, to zobaczysz nasze wioski podbijane przez dziesiątki innych stworów. Ja tu chronię. Dobra, zrobiłem swoje kopie, może się na chwilkę do mnie odczepią. No, na pół sekundy się ode mnie odczepili. Już dobre i tyle. Jej, udało mi się skrzynkę ukraść. Congratulations. Jakiś czar i kamienie. A ja jestem bardzo pod wrażeniem wytrwałości myśliwych. Ja jestem bardzo pod wrażeniem tego, ile jeszcze się udaje uciekać. Uciekaj, uciekaj, jeżeli ci życie miłe. Życie jest miłe. Gonią mnie. Okej, mam tytana. Dobrze, ale byś tutaj mógł pochodź. Tutaj idzie z portal. Dobrze, widzicie, to są moje klony. Zajmijcie się nimi, bo jesteście bezmózgowymi kreatorami. Chyba to usłyszały, bo mnie zaczęły okrążać. Przepraszam, jesteście bardzo mądrymi drzewkami, najmądrzejszymi drzewkami, jakie w życiu widziałem. Teraz mądre, tak? Myślisz, że się nabierzemy. Najmądrzejsze drzewka, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem, ale wy zostawcie w spokoju. Ja wam zrobiłem wreszcie, co zaatakowałem. Zakładam, że to niedobrze. Bardzo. Tak jakby był bardzo drogi, nie? Czyś taki samotny, nikt nie używa mojej samotni. Aż tak samotny jesteś, że nikt nie używa twojej samotni? Mhm. Ale... Forever alone. Gonią mnie, czuję się zagrożony. Gonią mnie, potrzebuję pomocy. Cóż, to że swoje stare techniki od zwracania uwagi i kradnięcia skrzyneczek. Tak? No, kolejna skrzyneczka. Brawo. Ty niszczące w ogóle ich armii.
To to jest skill. Sokołowy, powitajcie z góry naszej szkoły. Chodź, chodź, sokoliku, zjesz sełaczko na nocniku. Okej, to trochę niepokojąca piosenka. Dlaczego? Bo tak dziwna trochę. Bardziej niepokojące są te drzewaki, które mnie atakują. Ewentualnie to jest jakieś dziwne, że to jest ze mnie niepokojące. W sumie racji. Zostawcie mnie może, co drzewołaki, co ja wam takiego zrobiłem? Raz czy dwa wyszedłem do waszej wioszki nieproszony. Oj tam. A jak już tak bardzo przegrywali, to daj znać, to biegnę do portalu. Okej. No jeszcze coś długo delektuje tą pizzą. O, przegrywacie, jaka szkoda. Muszę się podelektować jeszcze 20 minut pizzą, później wam pomogę. A Rady teraz tutaj tak o 20 minut posłuchuje. No i tak wie, ha, nikt się mnie teraz nie spodziewał. Albo nie spodziewaliście się mnie tak wcześnie. Ja ci mówię, ale był do tego zdolny. Tak. Muszę ci wierzyć na to. To jest ratek, on jest do wszystkiego zdolny. Ty, jak zniszczymy tego głównego obozu, to przejmujemy się czyszczeniem całej mapy? Chyba jeszcze bardzo to nie. Weźcie moje klony, one są smaczniejsze. Od południa już tam nic nie zagraża. Dobrze, jeszcze jest cała północ. Może on jak o nas zapomniał? Może. Tak. Dlaczego on to robi? Bo nas nienawidzi. Tak zapomina o nas bez serca. Zachowuje się, jakby nie miał serca. Może nie ma? Ma wielką czarną dziurę. Stary czarny wilk, co taki wilk, który czarny jest i bardzo stary też. Bardzo ładna piosenka. Szkoda. O, jeszcze tylko 4 drzewaki wygonią. Tylko. No, wygoniło mnie 20 jakiś czas temu. No, to w sumie raczej dobrze. Liczę na to, że moja armia w wybawie okazało się, że została zdziesiątkowana. Jeszcze i tak mało powiedziane. No i tutaj ci się przydadzą. Potrzebuję 2000 jeżeli. A ten będę zwracać ich uwagę się z tymi geniami, a ty nie głupiej. Myślę, że to jest dobra współpraca. O mój Boże! Co? Jest tak nieźle. Nie, jest strasznie dużo ich. A tam takie troszeczkę. No jest troszeczkę.
Dobra, kolejna wioska. Czas zniszczyć kolejną wioskę. Jestem jak najbardziej w 100% za. Genovefo. Ile was tu jest? Miliardy. No zabilibyście mnie. A wy sobie nie przeszkadzajcie te gryzki, ja chcę wam tylko ukraść skrzynki. O, łopy. Łopy. A czyje? A tam, skądś tam. Chciałem mieć takie łopy w domu. Gorzej jak ci policja wparuje na chatę. No, to może się będzie ciężko. Jelonku, nie uciekaj przede mną. Jelonku, wróć. Jelonku, I love you. Jelonku, zwróć ich uwagę. Nie ucieknę, ty zginiesz, ale będzie już szczęśliwy. Znaczy, tutaj odsłaniam teren, jakby co tam troszeczkę. Ogłaszam, że za chwilę się ruszę. Proszę, nie umieraj. Umarłeś? Jeszcze nie. Ja się umieram. Wracam. Jest. Spokojnie, zaraz martwisz wstanę. Jeszcze tylko chwilka. Daj mi jeszcze jakieś 10 sekund. 3 dni. Give me your love. Quickly now. Taka piosenka była. Now. Czart! Radek, wróciłbyś już do nas. On nas nie kocha. Wiem, że twoje życie jest pasmą nieszczęść i łódek, ale... Wróć. O, jaki ty ten fajny. Skąd go masz? No, skąd go masz? Budowałam sobie. Ale jak? Miałam duże żarcia i duże kwatery. Ale też mogę coś takiego zbudować? No, trzeba duże żarcie i duże kwatery. Aha, miałam duży kwater. Proszę, bo tylko chcę tak przejść z tobie obok was. Oficjalnie ogłaszam, że przebiłam się do portalu. Ej, teraz będę mógł bezpiecznie tam skampić. Też to takiego fajnego golemka. Czekaj, jakieś złodziuśny. Tego minka urocza. Myślę, że żelazo skończyło, ja się zastanawiam, dlaczego nie mam żelaza. Żelazko. Chodzicie już do portalu, czy podbijamy resztę wiosek? Słuchaj, ja mogę wejść, jak nie chcesz walczyć. Ja tylko właśnie pytam, czy jeszcze podbijamy resztę wiosek, czy już koniec. W sumie możemy skończyć, to tak, jest takie... No, zwłaszcza, że Radek kawczy sobie. No. To idziemy?
No dobra. Wejdź tym golemem swoim. Nie mogę wejść golemem. No do portalu. A, chyba mogę nie wejść. Ja nowe fałczu się. Golem przechodzi. A. Nie zmieści się, trochę grube. Czy na pewno chcesz przejść przez ten portal? Jesteś tu? Jestem. Jesteś. I mam goblinka, zobacz, jaki słodki. Piękne. I mogę mieć klony. O, piękne. Wow, wspaniałe. I mogę dać ci manę. Tylko muszę cię wycelować, bo ten golem cię trochę osłania. Mogę go odsunąć. No to mogę. I drzewko mi się teraz osłania. O, nie, bo tylko ten. A, nie mogę dać many, czemu ci nie mogę dać many? Weź mi to wytłumacz. Może dlatego, że mam full many. To ma sens. That seems logic. Przechodzimy przez portal! Okej. Zniknęła jedna trzecia gry. No. 56 minut. Jezus Chrystus, byłeś najbardziej bezużytecznym członkiem drużyny. Jak się z tym czujesz? Wspaniale. Więc tak, dziękuję wam za udział w tym odcinku, za oglądanie i za wasze współczucie. Grał ze mną Daszar. Jej. I Radek, który owczy. Tak trochę nie gra za bardzo. Więc dzięki i na razie. Hej.